Witold Pyrkosz o M jak miłość i pierwszy zwiastun filmu Wakacje. Cześć, witajcie, zapraszam na flash filmowy. Witold Pyrkosz rozwiewa wszelkie wątpliwości i spekulacje. Nie zamierza zrezygnować z M jak miłość, co sugerowały niektóre media. Cały czas, jak podkreśla, ma siłę i chęć do pracy. Pod wrażeniem energii i zapału pana Witolda są również jego koledzy i koleżanki z planu. Podziwiają go za poczucie humoru i dystans. Życzymy sobie i panu Witoldowi, byśmy mogli go jak najdłużej oglądać w M jak miłość. Jak się czuję, że jestem jeszcze potrzebny, to znaczy, że jestem jeszcze na chodzie, mimo że chodzę coraz spokojniej. Przenosimy się teraz za ocean. W sieci pojawił się zwiastun nowego filmu z serii Wakacje, kontynuacji przeboju lat 80. w krzywym zwierciadle Wakacje. Bohaterem nowej komedii jest syn Clarka i Ellen, który zamierza zabrać własną żonę i dzieci w niezapomnianą podróż. Zwiastun, między innymi z uwagi na niecenzuralny język, przeznaczony jest dla widzów dorosłych. Premiera filmu 31 lipca tego roku. See the real America. A na Onet VOD możecie obejrzeć film Fotograf, trzymającą w napięciu opowieść o seryjnym mordercy, której akcja rozpoczyna się we współczesnej Moskwie, a kończy w polskiej Legnicy. Polecam film i kolejne flesze. Do zobaczenia. Cześć.